Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o różnicy pomiędzy ciałami ketonowymi i pomiędzy mierzeniem i śledzeniem ciał ketonowych w naszej krwi, a pomiędzy śledzeniem glukozy. Takie trochę porównanie, co ważniejsze, co lepsze, bo chyba jedne z najczęściej zadawanych pytań u mnie na kanale przez Was, chociażby w Keto Q&A, to są właśnie pytania dotyczące Waszych poziomów, czy to ciał ketonowych, czy glukozy. Także dzisiaj podsumowujemy to wszystko i rozwiejemy, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości. Zapraszam. Przechodząc na dietę ketogeniczną, bardzo często te ciała ketonowe nas fascynują. I to jest rzeczywiście świetne narzędzie, bo to jest taki model żywienia, gdzie rzeczywiście możemy realnie sprawdzić, co dzieje się w naszym organizmie, czy żywienie wpływa na nasz metabolizm, na zmianę naszego paliwa i rzeczywiście te ciała ketonowe możemy śledzić. Natomiast mam wrażenie, że ta taka ekscytacja ciałami ketonowymi jest momentami przesadzona, bo według mnie w dłuższym okresie czasu wręcz warto bardziej śledzić poziomy naszej glikemii, glukozy we krwi, niż samych ciał ketonowych. Nie będę w tym filmie dokładnie omawiać, jakby czym są ciała ketonowe, jak je mierzyć i kiedy, ponieważ w opisie tego filmu przygotowałam dla Was listę wcześniej już nagranych przeze mnie filmów. Jest ich kilka, w których dokładnie o tym mówię. Jest film o tym, jak i kiedy mierzyć poziom ciał ketonowych. Jest film o tym, jaki jest optymalny poziom ciał ketonowych i glukozy. Jest też film, w którym testowałam właśnie moje własne pomiary ciał ketonowych we krwi w tym samym czasie, zarówno właśnie we krwi ciała ketonowe, z oddechu i z moczu i porównanie tych trzech metod, czyli beta-hydroksymaślan, aceton i acetoodstan, te trzy różne ciała ketonowe. I też jest film o tym, skąd się bierze wysoka glukoza na keto, bo tak też czasem się zdarza i o to często pytacie, czyli tak zwane zjawisko Adaptive Glucose Sparing, więc to wszystko macie podlinkowane w opisie i jeżeli jeszcze któregoś z tych filmów nie widzieliście, a Was to interesuje, to zapraszam i tam odsyłam. Natomiast porównamy sobie teraz właśnie jakby te dwie zmienne i powiem Wam, dlaczego moim zdaniem warto mierzyć również glikemię. Przede wszystkim ciała ketonowe w naszej krwi potrafią się zmieniać. I to nie jest tak, że jest jakiś taki rzeczywiście idealny poziom dla każdego z nas. Bo po pierwsze, w ramach tego, jak jesteśmy coraz bardziej zaadaptowani, to najpierw ten poziom ciał ketonowych nam rośnie, ale później spada, bo coraz efektywniej je wykorzystujemy, więc po prostu nasz organizm produkuje tyle, ile potrzebuje. Więc tak jak nieraz podawałam Wam takie umowne granice tego, kiedy jesteśmy w ketozie i o tym świadczy odpowiedni poziom ciał ketonowych, to pamiętajmy, że to jest umowne. I druga sprawa, i to też są rzeczy, które ja obserwuję już przez około 5 lat pracując stricte z osobami na diecie ketogenicznej, każdy ten poziom ciał ketonowych ma trochę inny. Niektórzy mają skłonności do wyższych ciał ketonowych, powiedzmy powyżej 1 milimola, ale są osoby, które żywią się w ten sam sposób, mają podobny styl życia i te ciała ketonowe u nich będą poniżej 1 milimola i to wcale nie znaczy, że one w tej ketozie nie są. Więc to jest pierwsza rzecz ważna zauważenia, że nie dla każdego ten poziom jest taki sam. Natomiast druga sprawa to poziom glikemii, który jednak jest już bardziej charakterystyczny dla ogółu, powiedziałabym. Bo jeżeli sobie popatrzymy na poziomy właśnie naszego cukru we krwi, to tutaj już mamy pewne normy, na przykład dotyczące tego, czy jest stan cukrzycowy, przedcukrzycowy, czy nie. I oczywiście będąc na diecie ketogenicznej, zazwyczaj tą glikemię mamy jeszcze niższą i o tym zaraz Wam powiem. Pierwsza rzecz, bo też osoby nowe w temacie mogą tego nie wiedzieć, mamy dwa przeliczniki tej glukozy, dwie jakby i może ona być podawana na różne sposoby. Jeden to jest miligramy na decylitr i tutaj jakby mówi się, że
poniżej 199 to są jeszcze dopuszczalne poziomy właśnie naszej glikemii, jakby jeżeli wszystko jest w porządku. Oczywiście na keto te poziomy zazwyczaj są niższe i w przeliczeniu na milimole na litr to będzie poniżej 5,6. Natomiast to, co obserwujemy na keto, no to skoro nie korzystamy z glukozy jako głównego naszego paliwa, chociaż oczywiście część glukozy jednak sobie dostarczamy z węglowodanów w niewielkich ilościach i też nasz organizm w procesie glukoneogenezy wytwarza taką ilość glukozy, jaka jest mu potrzebna i potrafi to świetnie, efektywnie robić, no to jednak na keto te poziomy są niższe. Mówi się, że zazwyczaj w okolicach 80 mg na decylitr, czyli 4,4 milimole na litr. Natomiast nawet jeżeli komuś, tak jak mi czasami, na keto spada ta glikemia w okolicach 60, czyli 3,3, to jest 60 w tym przeliczeniu, czy nawet poniżej, to niekoniecznie znaczy, że wpadamy w hipoglikemię, tylko po prostu, że efektywnie korzystamy z ciał ketonowych. Jeżeli się dobrze czujemy, to wszystko jest ok. Dlatego też ja nie bardzo lubię ten przelicznik tak zwany GKI, którymi wiele osób operuje i wtedy jakby sprawdza, czy jest w ketozie, czy nie. GKI, czyli Glucose Ketone Index, czyli właśnie stosunek glukozy do ciał ketonowych, bo wpisując sobie go na chociażby w internecie i chcąc przeliczyć ten GKI, który ma świadczyć o tym, czy jesteśmy w ketozie, czy nie, no to przyjmuje się, że jeżeli mamy powyżej 90 ten GKI, to nie jesteśmy w ketozie. Jeżeli mamy pomiędzy 6 a 9, to jesteśmy w niskiej ketozie, w średniej pomiędzy 3 a 6, a poniżej to już jesteśmy w głębszej ketozie, poniżej 1,3 w ketozie wręcz klinicznej. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo właśnie ze względu na to, że poziomy ciał ketonowych są naprawdę indywidualne, dla niektórych osób dużo niższe niż przyjęte standardowo i wszystko jest ok, jeżeli się dobrze czują, mają lepsze samopoczucie, osiągają te rezultaty, mają jakby wydłużają sobie przerwy pomiędzy posiłkami, to właśnie dlatego są osoby, które będą miały GKI powyżej 9, a wszystkie pozostałe jakby rzeczy związane z samopoczuciem będą wskazywały na to, że w tej ketozie są. Poza tym możemy właśnie mieć bardzo wysokie poziomy ciał ketonowych, ale też bardzo wysoki poziom glukozy i teoretycznie wtedy też to GKI jakby może nam ten wynik może nie do końca pokazywać to, co się w organizmie dzieje, dlatego że dla mnie zdecydowanie ważniejsze są same poziomy właśnie naszej glikemii, szczególnie w długim okresie czasu, kiedy keto nie traktujemy jako chwilową dietę na odchudzanie na przykład, ale jako nasz styl życia, ponieważ to glikemia jest istotnym parametrem dla osób, które chcą zdrowo i stosunkowo długo żyć. Pokazane jest i potwierdzone badaniami naukowymi, że osoby, które żyją najdłużej, mają stabilne i dość niskie w okolicach 80 lub poniżej poziomy właśnie tej glikemii. Dlatego ja uważam, że dużo ważniejsze jest śledzenie sobie tego, jak kształtuje się nasza glikemia, niż śledzenie sobie ciał ketonowych. Bo jak już się zaadaptujemy, jesteśmy na niskowęglowodanowym stylu życia, to naprawdę poziom ciał ketonowych nie jest najważniejszy. Na przykład przy redukcji wagi, kiedy zmniejszamy ilość tłuszczu dolewanego, a zwiększamy po części białko, czasem też węglowodany, tak naprawdę te ciała ketonowe nam spadną. Ale my chcemy schudnąć, a nie, czyli to jest naszym celem, redukcja wagi, a nie naszym celem jest wysoki poziom ciał ketonowych. Zazwyczaj bardzo wysoki poziom ciał ketonowych wcale nie oznacza tego, że będziemy właśnie efektywnie i najbardziej optymalnie szybko chudnąć. Więc o tym myślę warto pamiętać i sobie właśnie rozróżnić te dwie rzeczy. Natomiast odpowiednio niski, czyli 80 bądź poniżej, poziom glukozy właśnie warunkuje prawidłową redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej i za tym oczywiście idzie odpowiednio niski poziom insuliny. I to są dużo bardziej jakby istotne i też takie pokazujące, co się konkretnie dzieje w naszym organizmie, wartości niż same ciała ketonowe.
No dobra, to podsumowując, moim zdaniem ciała ketonowe są i ich mierzenie to świetne narzędzie do tego, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w ketozie, jak przebiega proces adaptacji i co się później dzieje, żeby na przykład optymalizować spożycie węglowodanów, chcąc pozostawać cały czas w ketozie, więc jak najbardziej możemy to sprawdzać, ale nie trzeba tego robić codziennie. Ale z drugiej strony glikemia nasza powinna być dla nas takim ważniejszym elementem długofalowo pod kątem naszego zdrowia, obniżania stanów zapalnych i to jest ten parametr, który moim zdaniem w długim okresie czasu warto mieć pod kontrolą i na przykład raz w tygodniu, jeżeli wiemy, że możemy gdzieś tam mieć z tym problem, sobie go śledzić. Jeżeli mamy problem, to też odsyłam Was do mojego filmu dotyczącego sensora, takiego dwutygodniowego, który nam może pokazać, jak te nasze poziomy glikemii się kształtują 24 godziny na dobę. To też jest bardzo fajne, ciekawe narzędzie pod kątem optymalizacji, pod kątem biohackingu, więc też możemy z tego skorzystać. No i oczywiście nie zapominajmy, że śledzenie ciał ketonowych jest mega ważne u osób, u których ten stan ketozy klinicznej warunkuje zdrowie albo brak może nie brak choroby, ale to, że na przykład choroba jest w remisji, bo na przykład przy padaczce lekoopornej, czy przy niektórych chorobach neurodegeneracyjnych, czy przy na przykład niedoborze transportera GLUT4. W takim wypadku, czy GLUT1, w takim wypadku rzeczywiście wysoki poziom ciał ketonowych jest pożądany, bo dzięki temu nie postępuje choroba. Także o tym też pamiętamy, ale osoby, które tych problemów nie mają, a jest ich znacznie więcej takich osób, nie powinny tak bardzo według mnie fokusować się na ciałach ketonowych, tylko bardziej patrzeć na właśnie ten drugi parametr oraz na nasze samopoczucie, bo nawet jeżeli nigdy po prostu nie miałeś w ręku żadnego narzędzia do mierzenia ciał ketonowych, to nadal możesz być na diecie ketogenicznej i czerpać z tego korzyści, bo to jak się czujesz, jakie osiągasz rezultaty, jest dużo ważniejsze niż jakby ten wynik na glukometrze. Także o tym pamiętajmy. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!